Jeszcze 15 lat temu, mówiąc Manchester, każdy miał przed oczami drużynę Alexa Fergusona, która między 1993 a 2013 rokiem zdobyła 13 tytułów mistrzowskich i dwukrotnie triumfowała w Lidze Mistrzów. Słowa United nie trzeba było nawet dodawać, bo druga, w świadomości wielu zupełnie nieistotna drużyna z Manchesteru, dopiero co wróciła na najwyższy szczebel angielskiej piłki, będąc pod każdym względem lata świetlne za swoim derbowym rywalem. Jak to się stało, że niewiele ponad dekadę później sytuacja w angielskiej piłce, a w szczególności w Manchesterze, zmieniła się o 180 stopni i dziś to drużyna z Etihad, a nie Old Trafford, jest prawdziwą wizytówką Premier League i czy da się wskazać jeden szczególny moment, w którym doszło do tego przewrotu? Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, legalny bookmacher, który dla pełnoletnich widzów przygotował bonus powitalny. Stawiając 100 zł na FA Cup, dostaniecie 100 zł ekstra w formie darmowego zakładu, bez względu na wynik postawionego kuponu. Link do promocji w opisie filmu. Dla fanów Manchesteru United sprawa z pozoru jest dość prosta. Łatwo bowiem wskazać najpierw na 2003 rok i stopniowe przejmowanie klubu przez amerykańską rodzinę Glazerów, a następnie odejście Sir Alexa Fergusona latem 2013. Tych pierwszych kibice z czerwonej części winią o zapaść finansową i sportową klubu, jako że Glazerowie w dużym skrócie kupili Manchester używając nie własnych pieniędzy, a majątku samego klubu, wpędzając go w gigantyczne długi, samemu po drodze wyciągając z niego dla siebie miliony funtów, a dodatkowo przez te blisko 20 lat swoich rządów zdawali się mieć w głębokim poważaniu rozwój sportowy drużyny, skupiając się przede wszystkim na liczeniu pieniędzy. Koniec ery Fergusona jest z kolei symbolem licznym punktem zwrotnym właśnie pod kątem czysto piłkarskim, bo klub z Old Trafford, ciągnięty jeszcze za uszy przez legendarnego menedżera w ostatnich latach jego urzędowania, od momentu jego odejścia jak gdyby z dnia na dzień stoczył się w przeciętność i tylko w jednym sezonie z José Mourinho na ławce był w stanie jakkolwiek nawiązać do czasów swojej świetności. Chociaż, jak mówię, czasy świetności, choćby z punktu widzenia kadencji Davida Moyesa, który bezpośrednio zastąpił Fergiego w szatni United, to nie zamierzchła epoka, a najwyżej kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt miesięcy wstecz. Ferguson w tej rywalizacji z Manchesterem City w ogóle pełni rolę szczególną. Można wręcz powiedzieć, że przez długie lata był symbolem pogardy, jaką z ówczesnej Warwick Road patrzono w kierunku Moss Side. Młodsi widzowie tego kanału mogą tego nie pamiętać, ale kiedy w 1999 roku podczas pamiętnego finału Ligi Mistrzów na Camp Nou w Barcelonie Manchester United wygrywał z Bayernem po golach Sheringama i Solskjaera w doliczonym czasie gry, dopełniając tym samym pierwszą w historii angielskiej piłki potrójną koronę, City grało jeszcze na poziomie trzeciej ligi, czyli dzisiejszej League One. Jak ktoś pięknie napisał, były to czasy, kiedy jedyną rzeczą, która tak naprawdę łączyła City z United, była tylko pierwsza litera ich kodu pocztowego. Znamienne, że kiedy United szykowali się do starcia z Bayernem w finale Ligi Mistrzów, ich sąsiedzi dzień wcześniej przegrali 2-1 z Mansfield Town, a ich porażkę na ówczesnym Main Road oglądało z trybun 3000 fanów. Z jednej strony nic więc dziwnego, że w tamtym czasie zestawianie ze sobą dwóch klubów z Manchesteru było zwyczajnie nie na miejscu. Z drugiej nie da się ukryć, że na Old Trafford, między innymi właśnie za sprawą Fergusona, chciano, aby City czuło, że ich największy rywal nawet nie uważa ich za rywala. Sir Alex gardził niebieską częścią Manchesteru do tego stopnia, że ówczesny Stadion Obywateli nazywał świątynią zagłady, a meczów przeciwko City nie traktował nawet jak meczów derbowych, twierdząc, że czerwone diabły derby grają przeciwko Liverpoolowi. Także kibice United w tamtych czasach nie wymieniali nawet City wśród swoich największych rywali, którymi oprócz Liverpoolu pozostawali Arsenal, Chelsea czy nawet Leeds United. Z jednej strony na Old Trafford panowała polityka lekceważącego milczenia na temat tego drugiego klubu, z drugiej czerpano niezwykłą satysfakcję z wypominania słabszym sąsiadom, jak wiele brakuje im do statusu United. Świadczył o tym nie tylko specjalny baner, tak zwany ticker, który był stałym elementem krajobrazu trybun i odmierzał czas od ostatniego trofeum zdobytego przez rywali z zamiedzy. W 2001 roku, 25 lat po tym, jak City zdobyło swój ostatni puchar ligi w sezonie 75-76, kibice Czerwonych Diabłów zorganizowali nawet prześmiewczą imprezę z okazji tej okrągłej rocznicy, a jej organizatorzy zapewniali, że zrobili już rezerwację na 50. rocznicę, która miała przypadać w lutym 2026. Dziś wiemy już jednak, że historia potoczyła się zupełnie inaczej.
Ale przecież nie zawsze tak było, bo po pamiętnej tragedii w Monachium w 1958 roku, gdy 23 osoby, w tym 8 zawodników United, straciło życie w katastrofie samolotu, to właśnie City zaoferowało im swoich piłkarzy, by pomóc Czerwonym Diabłom dograć sezon i utrzymać się w lidze. Podobnie, gdy Old Trafford mocno ucierpiało w bombardowaniach podczas II wojny światowej, ich zastępczym stadionem przez długie 8 lat był stadion The Citizens, a cofając się jeszcze dalej do początku XX wieku, to pieniądze Manchesteru City uratowały sąsiedni klub przed upadkiem, gdy ten popadł w kłopoty finansowe. Mimo to długi okres dominacji United, rozpoczęty na początku lat 90., sprawił, że nikt w Manchesterze nie traktował poważnie klubu z City of Manchester Stadium. Wracając jeszcze do Fergusona, to przecież on śmiał się, że City nie ma najmniejszych szans na tytuł mistrzowski, dopóki on żyje, co po mistrzostwie w 2012 roku Carlos Tevez skwitował tekturowym banerem "Spoczywaj w pokoju". Ale prawda jest taka, że do 2008 roku w szerszej świadomości Manchester był miastem jednego klubu, by wspomnieć choćby Brazylijczyka Robinho, który wsiadając w Madrycie do samolotu zabierającego go na wyspy, był święcie przekonany, że leci podpisać kontrakt z Chelsea, wszak z angielskich klubów noszących niebieskie barwy, City było dla niego kompletnie nieznane. Dziś wydaje się to absurdalne, a przecież od tamtego transferu minęło ledwie 15 lat. 15 lat, w trakcie których ktoś na Old Trafford zupełnie przespał moment, gdy pod ich nosem rozwinęła się nowa piłkarska potęga. A wystarczyło posłuchać człowieka o nazwisku Gary Cook. To on w 2008 roku, obejmując stanowisko prezesa klubu, obwieścił światu swoją wizję uczynienia z City największej siły angielskiej piłki, nie tylko uważając, że klub jest w stanie znów sięgnąć po pierwsze od niepamiętnych czasów Mistrzostwo Anglii, ale i w ciągu co najmniej 10 lat wygrać Ligę Mistrzów. This football club is gonna be, without doubt, the biggest and the best football club in the world. Wówczas jego wizja stała się przedmiotem kpin, ale znów trudno było się temu dziwić, bo zanim latem 2008 klub trafił w ręce szejków z Abu Dhabi, poprzedni sezon zakończył na 9 miejscu 3 z rzędu porażkami, w tym ostatnią z Middlesbrough aż 8-1 w kolejce, w której kilka kilometrów dalej United świętowali 17 tytuł mistrzowski, chwilę wcześniej ciesząc się z kolejnej wygranej Ligi Mistrzów. Tymczasem dopływ kapitału z Emiratów pozwolił nie tylko przeprowadzić wspomniany wcześniej rekordowy wówczas transfer Robinho z Realu Madryt, ale i sprowadzić z Interu Roberto Manciniego, który dla Mediolanu zdobył wcześniej 3 tytuły mistrzowskie. I tak zmiana właściciela, która 3 lata wcześniej w Manchesterze United okazała się drogą do upadku, w Manchesterze City rozpoczęła drogę na szczyt, bo o ile właściciele City przez lata pompowali w swój klub grube miliardy, tak właściciele United tyle samo chcieli z niego wyciągnąć. Na początku odcinka powiedziałem, że dla kibiców United symbolem owego upadku było odejście Fergusona, ale trzeba tu zaznaczyć, że już za jego kadencji niebiescy sąsiedzi nie tylko zwrócili na siebie jego uwagę, ale i coraz częściej potrafili wyprowadzić go z równowagi. To przecież już w sezonie 2010-11, w półfinale Pucharu Anglii, pierwszym starciu obydwu klubów na wielkim Wembley, lepsi okazali się piłkarze Manciniego, wznosząc kilka tygodni później swoje pierwsze trofeum, kończąc 35-letni okres oczekiwania na pierwszy sukces i rozpoczynając nową erę pod rządami nowych właścicieli. A jednym ze świętujących zdobycie FA Cup dla City był Carlos Tevez, pierwszy piłkarz, który zamienił czerwoną na niebieską koszulkę od 1999 roku. Jakby tego było mało, już 6 miesięcy później The Citizens rozbili i upokorzyli Czerwone Diabły, wygrywając aż 6-1 i to na Old Trafford, na oczach przeszło 75 tysięcy kibiców, w drodze po swoje pierwsze w nowej erze, a dopiero trzecie w historii Mistrzostwo Anglii. I to mistrzostwo zdobyte w nieprawdopodobnych okolicznościach, po pamiętnym golu Sergio Aguero, który ostatnim dotknięciem piłki wyrwał tytuł z rąk przekonanych o wygranej sąsiadów. Od tamtej pory City na stałe zakotwiczyło w czołówce Premier League, a z czasem europejskiej piłki, stając się prawdziwą maszyną do zdobywania trofeów. Kolejne 6 tytułów mistrzowskich, w tym 5 w ostatnich 6 latach, do tego 10 krajowych trofeów i 1 przegrany finał Ligi Mistrzów. Obecny sezon, 7 pod wodzą Pepa Guardioli, odpowiedzialnego za większość wymienionych wcześniej sukcesów, może być jednak tym najważniejszym. Po nieprawdopodobnym pościgu Arsenalu w drodze do mistrzostwa, City po raz drugi w ciągu 3 lat zamelduje się w finale Ligi Mistrzów i po raz 24 od pojawienia się nowych właścicieli zagra o krajowy puchar na Wembley, stając tym samym przed
przed realną szansą powtórzenia niezwykłego wyczynu sąsiadów z Old Trafford z historycznego sezonu 98-99. Niezwykłego, bo drużyna Guardioli byłaby dopiero drugą po Czerwonych Diabłach w całej historii Premier League, która zdołałaby wygrać potrójną koronę. A United? Zdobyty pod koniec lutego Puchar Ligi jest pierwszym trofeum klubu od długich 6 lat i sezonu 2016-17. Puchar Ligi, czyli trofeum trzeciej kategorii, na które zawodnicy, jakich 10 lat temu prowadził Ferguson, nawet nie zwróciliby uwagi, mając wówczas zupełnie inne priorytety. Tymczasem teraźniejszość na Old Trafford wygląda niezwykle brutalnie, bo zakończony przed momentem sezon jest 10. z rzędu, który City kończy w tabeli przed Manchesterem United. Mówiąc dosadniej, od czasu odejścia Fergusona, United co roku bez wyjątku oglądają plecy swoich sąsiadów. I na nieszczęście dla tych pierwszych nie jest to kwestia zaciętej rywalizacji, bo w tym czasie średnia przewaga obywateli na koniec sezonu wynosi blisko 17 punktów. Oczywiście w tle pozostaje wciąż nierozwiązana kwestia ponad 100 zarzutów, jakie władze ligi przedstawiły niedawno klubowi, który w ostatnich latach, być może w nie do końca czysty sposób, zdominował angielski futbol. Na koniec dnia może bowiem okazać się, że cały ich sportowy dorobek zostanie pogrzebany wyrokiem sądu, a jedna decyzja sprawi, że Manchester, nawet mimo sportowej zapaści United, znów może być czerwony. Dajcie znać, jak wy widzicie rywalizację Manchesteru City z Manchesterem United, który klub waszym zdaniem zasługuje na wyższe miejsce w historii, a pełnoletnich widzów kanału zachęcam do skorzystania ze specjalnej oferty sponsora kanału firmy fuksiarz.pl z okazji finału FA Cup, a po kolejny odcinek, jak zwykle, zapraszam tutaj.